Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt i zapraszam do czytania na miłość luty 2024. Właśnie z racji tego, że jest to miesiąc, w którym króluje miłość, mamy walentynki, no to zrobimy czytanie zarówno dla singli, jak i dla osób w związkach, w parach. Sprawdzimy, kochani, jakie będą energie na ten czas oraz najbliższe miesiące. No i oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, obfitość. Pracuję z oczyszczeniem czakr, no i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, tak żeby Was chronił jak osobisty talizman. Ewentualnie zapraszam do kontaktu, pomogę Wam coś dobrać. Zobaczmy bliźnięta single, energię dla Was, miłość luty, jak się będzie rysowało. Co w energiach bliźnięta? Single. No powiem tak, tutaj kochani, Wy się odcinacie od przeszłości, tak jakby zamykacie relacje z rakiem bądź skorpionem. Ogólnie takie znaki widzę, to nie musi oczywiście z każdym rezonować. Ta osoba może mieć znak słoneczny, znak księżycowy na wykresie urodzeniowym, ewentualnie ascendent, ale to już bardzo dobrze wiecie. Tutaj zamykacie jakąś przeszłość, stałą relację i widzę, że odcinacie się całkowicie od jakiegoś małżeństwa, stałego związku. Od kogoś, kto Was tutaj trzymał jakby w klatce, tak, nie pozwalał ruszyć do przodu, nie dawał Wam oddechu, no i otwieracie się na zupełnie nową relację. Powiem Wam szczerze, że najpierw tutaj trzeba to wszystko podomykać, pooczyszczać, żeby móc wejść w coś nowego, tak? Także dopóki, kochani, te relacje nie zostaną całkowicie zakończone, no to w tym momencie będzie trzeba po prostu pomyśleć o tym, żeby najpierw się oczyścić, ewentualnie po prostu takim rytuałem separacyjnym, 40-dniowym całkowicie to poodcinać, żeby już mieć spokój, tak? No bo wiadomo, że jeżeli gdzieś tam chcemy wchodzić w nowe związki, a coś nie zostało zamknięte, no to no, często jest tak, że po prostu te relacje siłą woli nie mają szans na przetrwanie, tak? Bo my jeszcze w czymś tkwimy energetycznie, nie odłączyliśmy się od kogoś, a już budując coś nowego, po prostu narażamy się na to, że przeniesiemy te wszystkie problemy ze starej relacji do nowej, no i ta nowa może się szybko zakończyć. Także kochani, trzeba uleczyć stare rany, trzeba to wszystko pooczyszczać, zdjąć blokady i ruszyć do przodu. Zobaczmy tutaj, czy ktoś nowy się może pojawić. Oczywiście, że może się pojawić, ja tu widzę bratnią duszę, ponieważ mamy osobę z poprzedniego wcielenia albo kogoś z przeszłości, z lat szkolnych, na przykład ktoś się pojawia w Waszym życiu, kogo już znaliście wcześniej. I tak jakby będziecie się tej relacji przyglądać, będziecie obserwować, być może ktoś Was już obserwuje, tak? Może macie cichego wielbiciela gdzieś w internecie, ktoś Was na Facebooku, na Instagramie podgląda, komuś się bardzo podobacie, no i tu jest taka obserwacja. Energie w tarocie są zamienne, także może też również być historia taka, że to Wy kogoś obserwujecie, ktoś Wam się podoba, natomiast gdzieś na razie to wszystko pozostaje w sferze marzeń i obserwacji. Być może dlatego, że jeszcze coś tutaj zakańczacie, tak? Natomiast, no tak jakby jest szansa na zakochanie, jest szansa na nową miłość, to jest całkowicie nowa relacja, ale tak jak mówię, Wy te osoby możecie znać właśnie z lat dzieciństwa, z lat szkolnych, ewentualnie po prostu to jest ktoś z poprzedniego wcielenia i Wasze dusze gdzieś tam do siebie lgną, Wasze dusze się rozpoznały. No bo tak jak mówię, ten 2024 to jest ósemka, nieskończoność i wszystkie związki, które się zaczną w tym roku będą trwałe na lata. Teraz będą się łączyły bratnie dusze, bliźniacze płomienie. To jest czas na takie zdrowe związki, a nie takie chore, które mają jakieś uzależnienia, toksyczność. Teraz tylko osoby na wysokich wibracjach będą po prostu pięknie się ze sobą łączyły i tworzyły takie pary, które będą szczęśliwe. Ludzie będą się dogadywać, po prostu te wszystkie energie teraz mają na przetrwanie, tak? Szanse. Odkąd wszedł Pluton do wodnika, to kochani, nie ma miejsca już na toksyczność, nie ma miejsca na to, żeby ktoś kogoś traktował jak, no wiecie jak, tak? Nie chcę wypowiadać takich niefajnych słów, ale generalnie ludzie powinni się szanować i kochać i zaczynać tak naprawdę związki od przyjaźni, a nie na niej kończyć.
Bo jeżeli ktoś jest naszym przyjacielem, spowiernikiem, z kimś się dobrze czujemy, no to taka relacja ma szansę na przetrwanie, bo po prostu chcemy ze sobą przebywać, tak? Uwielbiamy swoje towarzystwo, możemy ze sobą godzinami rozmawiać albo i nie, ale nawet cisza nie bywa niezręczna. Także tutaj taka osoba się przy Was pojawia, macie szansę, kochani, na zakochanie się. Karta wyroczni, zapowiedź rozwiązania, które zadowala wszystkich. Także kochani, tutaj się wszystko zacznie klarować i pozytywnie układać, także ja Wam życzę cudownej miłości. Jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Zobaczmy bliźnięta, pary, związki, co też dla Was. Ale tu są mocne energie, same kochani, arkana wielkie. Plus trudna energia piątki pentakli, diabeł, śmierć, mak. Zobaczcie, tu jest zakończenie jakiejś bardzo, bardzo toksycznej relacji. Ktoś Was po prostu ograniczał. Tu jest alkohol, tu są używki, tu jest dużo toksyczności. Relacja, która się zakończy. Jest strata, jest zubożenie, koniec trudnego czasu, śmierć. To jest po prostu przecięcie, koniec, tak? Tutaj w Was następuje transformacja. Albo ktoś się od Was odcina, albo Wy od kogoś, bierzecie sprawy w swoje ręce i ruszacie do przodu. Tutaj jakaś osoba w związku miała problem właśnie z alkoholem, z używkami, była toksyczna. No powiem szczerze, bardzo trudna relacja, bardzo trudne energie. Nawet jak to czytam, to mam ciarki, więc czuję takie... No powiem szczerze, jakby ktoś kogoś trzymał na uwięzi, ktoś kimś manipulował... Nawet nie mam ochoty tego czytać, kochani, bo czuję bardzo dużą toksyczność, jakby ktoś cierpiał w związku. No niefajne energie, powiem szczerze. Jeżeli się z tego uwalniacie, to bardzo dobrze. W takich przypadkach, kochani, naprawdę tutaj poza tym, że trzeba się uwolnić, a z toksycznych związków jest ciężko, natomiast no, tak jak wszedł Pluton do wodnika w styczniu, tak te wszystkie związki się zakończają. Tak, styczeń był bardzo trudnym miesiącem. Luty jest oczyszczający, luty nas uwalnia, ruszamy do przodu i zaczynamy walczyć o siebie. Tutaj, kochani, jeśli macie problem z uwolnieniem się od toksyka, zapraszam na 40-dniowy rytuał separacyjny. On jest kodowany, on zdejmuje nawet karmy rodowe. Także tutaj warto po prostu się odciąć raz a dobrze, bo często jest tak, że taka osoba, jak jest psychicznie chora, nie daje spokoju. A tutaj widzę choroby psychiczne, uzależnienia, alkohol, leki psychotropowe. Nie wiem, kto ma ten problem, czy Wy, czy osoba, która jest z Wami, bo często jest też tak, że osoby, które na przykład mają do czynienia z bliźniętami, słuchają tego znaku zodiaku, żeby wiedzieć, co ich czeka, tak? Natomiast ja nie mówię, że to Wy macie problem, to ta osoba również może mieć taki problem. Tak jak mówię, tarot ma energię zamienne. Natomiast tutaj trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i się z tego uwolnić. I tak jak mówię, jeśli macie z tym problem, bo wiadomo, ciężko jest tak się uwolnić od osób toksycznych, to jest bardzo ciężkie. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, 40-dniowe rytuały separacyjne po prostu tną to na amen. Także jeśli chcecie, kochani, zapraszam. Taki rytuał wykonuje się dzień w dzień, ale on naprawdę mocno odcina. Bo tutaj, kochani, ciężko będzie samemu to wszystko zostawić, bo nawet jeżeli się odetniecie, wyprowadzicie, to wszystko może wracać. Gdzieś tam w energiach ktoś może bruździć, tak? Ja mam też klientki, do których na przykład byli partnerzy przychodzą, montują gdzieś tam kamery w domach, śledzą w ogóle. Nie, no po prostu to, co się teraz działo w ostatnim czasie, to była jakaś paranoja. Natomiast, tak jak mówię, udało się to podcinać. Ale tutaj trzeba ruszyć do działania, kochani. Tu jest jakiś bardzo, bardzo toksyczny związek. Jeżeli to odetniecie, to czeka Was wspaniała przyszłość, bo tu mamy dwójkę kielichów, cesarzową i papieża. I jeszcze w przyszłości możecie być szczęśliwi, założyć związek, dom. Tu się pokazuje ciąża, spotkanie bratniej duszy, tak? No i małżeństwo. Taka osoba z poprzedniego wcielenia, z przeznaczenia. Możecie spotkać swój bliźniaczy płomień. Natomiast trzeba tutaj odciąć po prostu... tę toksyczną relację, która jest. W momencie, gdy Wy to odetniecie i uwolnicie się z tych wszystkich ograniczeń, przychodzi miłość, która będzie spełnieniem. Tak jak mówię, w tym roku łączą się bliźniacze płomienie. No i te związki, które będą zawierane, one będą trwałe na lata. Także tutaj warto po prostu wszystko poodcinać, pooczyszczać swoją energetykę, tak? Zdjąć te wszystkie blokady, no bo tutaj czakra gardła, serca, splotu słonecznego, to wszystko po prostu jak jest poblokowane, no to my się też blokujemy na przepływ tej nowej energii, na miłość, na tą stabilizację, tak? Także ciężko nam się otworzyć na kogoś nowego.
Ale tutaj macie, kochani, dużą szansę, żeby coś fajnego stworzyć, tylko tak jakby bierzcie sprawy w swoje ręce i działajcie. Ja też zapraszam do czytań prywatnych i na te rytuały separacyjne. Po prostu pomogę Wam to szybciej poodcinać, żebyście już nie musieli z tym walczyć, bo no, energie trudne mi się pokazały. Tak jak mówię, ciężko jest mi to nawet sczytywać z tych kart. Zbliża się koniec ciężkiego czasu. No i pięknie, kochani, o tym właśnie przed chwilą mówiłam. Te karty bardzo ładnie współgrają. Ja w ogóle uwielbiam czytać intuicyjnie karty. Może dlatego, że jestem rybą i też tą intuicję mam taką i te sny, ale jakby po prostu, kochani, w tym czytaniu czuję, że Wy się uwalniacie z tego i ruszacie naprawdę po coś nowego. A tu przychodzi piękna miłość, piękne spełnienie w uczuciach. No... I koniec ciężkiego czasu. Także, kochani, wszystkiego dobrego, dużo miłości. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.